Yo, elo, elo, siemandero. Mamy sobotę, godzinę 6:40, a my jesteśmy już gotowi. Tu jest mój zioma. Poprosiliśmy go, żeby nam pilnował chaty, jak nas nie będzie. Także startujemy, kochani. Pozdro. To jest brudniko, nie pokazuj to ludziom. Jesteście? Jesteśmy, no. Dobra, to schodzimy. Elo. Pa. A przed nami 5 godzin 32 minuty trasy, czyli 536 km. Robi wrażenie. Kręć, 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 kręć. Witam serdecznie w programie Ashwagandha TV. No tak już zostało. Jesteśmy zmęczeni, słabi, zmięci, ale w środku wyprasowani, radośni i gotowi do egzystencji. Panie Filipie, witamy na pokładzie Forda Focusa model papieski. A co tu jest w barku, człowieku? Do dyspozycji ma pan również słone przekąski oraz słodkie ciastka. A wiecie dlaczego? To taka ciekawostka dla widzów. Wiecie jak powstała nazwa Oshi? To jest prawdziwa historia. Był sobie twórca, legendarny producent Oshi. Kazał najpierw zrobić napój, który będzie smakował, jeszcze nie było nazwy. No i napił się, nie? W laboratorium chemik mu podał i w ogóle, i on pije pierwszy łyk, popatrzył tak. I powiedział: oh shit. Ale nie mówił tego. Ty. Tak, powiedział: oh shit. Tak, miał tak. Wadę wymowy, nie mówił ty. Nie tak. Mówił ty. Nie, dokładnie tak. A on był teistą, i nie mówił ty. Był teistą. No. Okej. Okay. Wszystko ale wszystko jak się tego napił, to zmienił zdanie. Ale strzelił. Przecież by to ona było sama się obcia... torebki, proszę podaj mi. Serio? Wiadomo. Chciałam sobie przecież. Tylko czy by... Właśnie to jest pytanie. Ja się znam na rzeczy. Czyli chcesz, żeby ci dać tą koszulę tak na tył rozprostować? Nie no, to pryska się. Maciesz, że lasko wpłynie? Tak, a powiedz mi Ola, czy tę ładowarkę tą wzięłaś? Tak. Ale jesteś niesamowity. Ciekawe, jakiego paliwa będę używał. Ale na pombowy ekodiesel. Proszę tankować. Top 3 raperki w Polsce. A po co? Oliwka Brazil, Kara oraz Dziarma. Nie wiem, kto pierwszy, drugi, trzeci, ale na pewno jesteście top 3. Bo ja tak powiedziałem i nie tylko. Pozdrawiam was. Od tej pory właśnie Oliwka już się nie lubię. Zaczyna tak głośno zaśpiewać się drugie jak Miliwoki. Drugie jak Miliwoki! Paweł jest tutaj ma taką tendencję do cringe. Przystanek Maczek. Się zamawia. Pozdrawiamy serdecznie. Szybka po prostu ilustracja tego, co się tu wydarzyło. Zobaczmy. Mac Mami, bardzo dobre śniadaniowe tości. Polecam. Mac Mami. Taca, kelnerka nawet jest w McDonaldzie i to jest niesamowite, bo żadna inna restauracja nie podaje kelnerki. Ostatnia rzecz. No właśnie, co? Mac Coffee. Kawa źródlana. Kawa lady, też polecamy serdecznie. No i co? Jesteśmy, zjedliśmy. Paweł w dobrym humorze, świetnie ubrany. Dumny mąż. Mają również kelnerów. Przystojny człowiek. Mamy tutaj freskę, też kobietę wielu talentów. Wiadomo jakich. I mamy Daszę za kamerą, która naprawdę operuje dzisiaj i oby tak było cały czas, aby starczyło jej jeszcze sił na to, aby tańczyć Warczewo, bo jesteśmy w drodze do Warczewa. Pozdrawiam was. Kochani, zapowiada się burza. Witajcie w kolejnym odcinku Łowców Burz. Właśnie znajdujemy się na odcinku autostrady A4. Wjeżdżamy w samo oko, w samo centrum burzy i zobaczymy, czy uda nam się ją złowić. Rozstawiamy właśnie nasz samochód burzowy. No i nasi koledzy specjaliści będą czekali na
uderzenie właśnie pierwszej fali burzowej. Oglądałem Jamesa Spena, który opowiadał o nadchodzących burzach. Napisałem wtedy na Twitterze, że zamierzam gonić tornado. Nate odpisał, że jedzie ze mną. Ruszyliśmy 15 ulicą. Czekajcie. A na fula masz wycierać tornado? Tak. To ruch jak Milwaukee. I co? Jestem jeszcze Loki. Paweł, jesteś na taką tendencję do cringe. To ruch jak Milwaukee. Pozdrawiamy cię, Bambi, świetny numer. Jak oglądasz tego vloga, to weź się do nas zgłoś. Mamy coś fajnego na tweet. No, fajną propozycję. Tak. Wspólny numer, Bambi, zróbmy to. Precyzyjna szansa dla ciebie. 500 obserwatorów z Instagrama może być na twoim koncie, naszym. Nagrałaś to, Daniel, naprawdę? Nasz lunek? A świetny, dlaczego my nie robimy razem? Paweł teraz będzie nawijał wspólną piosenkę. A my pozdrawiamy was w drodze do Warszawy. Jesteśmy już godzinę od celu. Trzymajcie kciuki, to będzie się działo. Ale niech może. Plakietka autorska. Tak. Rap Festival, to jest od Rapnała. Nosi się zazwyczaj na szyi. Tak, to klasycznie ja tak jak widziałem, ja. Widziałem, że amerykańscy artyści robią tak sobie. Tak. Sobie tak chodzą i to jest taka przepaska. Można to tak nazwać. O, i tak sobie chodzisz. Takim ogonkiem, bo ja jestem kotem. Tak, muszę mieć ogon. Tak sobie tylko sprawdzamy jeszcze, czy to był przypadek, że ten mikrofon strzelał, czy tam coś sabotujesz, Tomek, ale widzę, że jak nie stoisz, tak nie masz rąk na konsoli, to nic nie strzela, czyli to mógł być sabotaż. Stawiamy nasze kroki, także wdoki gminą, co jest? Zdjęcie nie to złoto, stoi pośród twoich owiec. Krótkich pęk, ciężka amunicja w słowie. Chowaj wersy bez pokrycia i zabiję sobie. Została wykonana próba. Wszystko się udało. Słońce razi na zwłoki. Tak naprawdę nie wiem, czemu tak robię. No i świetnie. Mamy teraz 2 godziny odpoczynku. Wielkie pozdrowienia dla nas wszystkich. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich. Do więzienia. Do tamtego. Pozdrowienia do więzienia. Pozdrawiamy chłopaków, którzy siedzą na ciupie. Za nic. To jest obiektywna prawda. No! O ja cię, Paweł, no i... mówiłem nie brać, bo okazało się być, że jest to prawda. Pizza jest. Bo się złe ze mną stanie. Chodź, kotuś. Ja już ci zciągam mięsko. A może ta druga jest bez mięska? Nie da się. Musisz zjeść z mięsem, kotku. No to czyżby to było przeznaczenie? Jak się czujecie, panowie? Świetnie. Dowiedzieliście się? Czujemy się bardzo dobrze, kochani. Jesteśmy na miejscu w Warszawie. Mamy swój namiot. To jest już bardzo dużo. Mamy swój asortyment, który Daria już mówiła wcześniej. Są tu z nami artyści i inni artyści, którzy będą współdzielić z nami scenę. I tam jest taki słup. Jest bardzo fajnie. I centralnie wódka na słup leci. I dobrze się nie rozbiła, nie? Bo nie można już teraz... Milimetry po prostu. Od którejś tam minuty teraz tak mówią, że nie można doszczekać. I teraz już nie obowiązuje w Unii Europejskiej zasada 4 sekund. Ale jakby dzisiaj już rozlało.
chyba. To już nie jesteś w stanie wyjść. Też jest zakładę 4 sekundy. To będzie coś totalnie jak na nas, co my razem doświadczyliśmy, to będzie coś zupełnie nowego. W sensie reakcji ludzi. Myślę, że coś fajnego się wydarzy. Tu ludzie płyną potem domu fuga. Minuty trzeba spłacić na godzinę z biura. Uwiązali jak fuga, leci kolejna. A teraz czas na kolejnych uczestników przeglądu artystów. Teraz będziemy mieli skład o nazwie Ashwagandha. Powitajcie ich gromkimi brawami. Siemano. Łapy w górę Barczewo, zaczynamy to bardzo dobrze. Niewiarygodny styl na pętli, z ziomami pchamy ten zyw. Tata mi mówił, staraj się być wielki, dlatego to robię jak syn. Kto tu ma styl, bracia, który odstawia te dźwięki? Jak wiadę na beat, nie zostawię nic, bo dużo piszę jak Shakespeare. Brać mi pamiętaj lepszy, pożyźniamy ziemię. W robocie gonimy za chlebem, a po robocie gardzimy tym, co podzielimy ziemię. Sfokusowani tutaj na tym, co ma większe znaczenie. Dobre opakowanie z buta. Wbijamy jak Wu-Tang, wbijamy jak Wu-Tang. Mój ziomar to tu płaca, to pili kupa. I nosimy Tak to robi Barczewo Hała! I może bym w ogóle nie zaczął pisać dla mojego braciszka, starszego Szymona. Możecie dodać brawa. Pozdrawiamy wielkiego Jurdego dla babci, jednego z artystów, która przyjęła specjalnie ten koncert. Pierwsza nagroda na tegorocznym Barczewo Rap Festiwalu, jeśli chodzi o przegląd podziemia, wędruje do ekipy Ashwagandha. Zróbcie dla nich hałas! I zapraszamy na scenę! Wielki szacun, panowie. A czy chcielibyście coś powiedzieć, panowie? Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć wam, że jesteście najlepsi. Kłaniam się bardzo nisko. Powiedziałbym, że po same kule, ale nie wiem, bo nie ma jeszcze 22. Więc po prostu kłaniam się bardzo nisko. Pozdrawiam was. Jeszcze raz zróbcie wielki hałas dla Ashwagandhy! 3, 2, 1. Wielki hałas dla wszystkich laureatów. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że zdecydowaliście się wziąć udział w eliminacjach. Że chciało wam się tutaj przyjechać, pokazać właśnie to, jaka jest wasza muzyka. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się również w kolejnych edycjach. A teraz, już niebawem, 27 Fat Demons, czyli artysta, jeden z trzech artystów, przede wszystkim, na których czekaliście dzisiaj. Czy potrzebujemy... Nie, to nie to, że czuję się Bogiem. Co? Bo nie da tuż lecieli z okien. Na tacy nie mam podane teraz głodem. Nie jesteśmy tacy, żeby unikać błędu na problem. O mi nie ma się, po co? O nie ma czym nie ma, bo nie ma po co. O mi nie ma się, po co? What up, man? Everything is good? Yeah. Few words for our vlog. What's going on here? Bro, we at the Bad Sligo Festival, enjoying the music. And time. What do you think about this country? I like it. It's beautiful, nice. Yeah? Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce, najpotężniejszym państwie na świecie. Chciałem powiedzieć, że zajebisty koncert chłopaki zrobili, to w każdym razie, nie? Ja tam na przykład zostaję na afterparty, nie wiem jak chłopaki nie chcieli być, przynajmniej na razie. Też zostaję, ja myślę, że chyba ich namówię. Którem, wiecie, Gawruch, którem do tego afterparty? Właśnie nie, tam nie wiemy. Tu jest, patrz stary, na mapie pokazuje, że tu to jest. Prosto jest. Prosto i w prawo. Prosto. Ale prosto, czekaj, no. Właśnie. No dobra, no to wariaciki. Do zobaczenia zaraz, nie? Zatrzymasz mnie na chwilę? Kurczę, dałeś brata. Witajcie. Witajcie. Witaj.
mieć. Porozmawiajmy, póki nie jesteśmy cali w cukrze. To jest drugi dzień, kochani, wyprawy. Wczoraj zakończyła się ona z powodzeniem, można by było rzec. Generalnie mam super miejscówę, ja tak uważam, bo... Nie, no, jesteśmy w fenomenalnym miejscu. Tam już zrobić zbliżenie, tak, proszę bardzo. Biszkoptowa pasja. Pracownia cukiernicza. I to, co się prezentuje tutaj na talerzu, naprawdę jest twardym dowodem na to, że to jest biszkoptowa pasja. Poziom gościny w tym miejscu to jest, można powiedzieć, rarytas. Fiu. Ekstra. Bo ja w domu tak nie byłem ugoszczony jak tutaj często, więc naprawdę niesamowita sprawa i bardzo mocno z całego serca szczerze polecam. Chciałem powiedzieć szczerze, bo ja mam słabą pamięć do nazw i tak dalej, muszę je tam popowtarzać, żeby pamiętać. Chciałem powiedzieć, że to miejsce jest stworzone z takiej pasji, że czuć tu pasję. I przypomniało mi się teraz czytając to, że to jest biszkoptowa pasja. I to, ta nazwa to jest real talk, taki stuprocentowy, nie? To naprawdę jest pasja. Proszę spojrzeć. Pamiętajcie, że dzielimy się na pół, tak? Wszystkim. Nie dzielimy się na pół. Właśnie zdecydowaliśmy z Pawłem, że my jemy pierwsi. Tak, lider powiedział. Tak, Paweł powiedział, że jemy pierwsi. Jest wszystko na niego. Ja chcę powiedzieć tak, ja spałem w tym roku w Hiltonie, spałem w tym roku... Dobra, nie popisuj się już. ...w Sofitelu. I nigdzie nie było tak jak tu, w Barczewie. No ktoś, jak ja to mówię, pomylił odwagę z odważnikiem. Komu się w głowie naprawdę poprzewracało. Komu się poprzewracało i ktoś będzie musiał, ja to mówię stanowczo i mówię wyraźnie, ktoś musi ponieść konsekwencje. Możecie patrzeć, jak jemy te pyszności. Możecie sobie wyobrazić ten smak. Albo przyjechać do Barczewa. Freska, co robisz? Co robisz, Freska? Dziesiątą kawę dzisiaj. Bo kawy nie był dość. Dobrej kawy szczególnie. Proszę. A tak naprawdę to troszkę tutaj tęsknię za tymi klimatami, bo tu jest tak fajnie, różowo, kolorowo i ciepło, że specjalnie przychodzę po kawę, żeby tu jeszcze chwilę posłuchać. Naprawdę super. Tak. Bardzo dziękujemy. Super. No i do zobaczenia za rok. Jeszcze do wrócimy. Zobaczenia. Dziękuję bardzo, że przyjechaliście, że tacy mili jesteście i sobie życzymy takich gości właśnie. I my wam też bardzo dziękujemy. I życzymy takiej gościnności. I tak, dokładnie. Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni. Na terenie Krakowa. Oh, nie martw się! Ja nie mogę za dużo, bo... Komuś może to przeszkadzać. Kierowcy działają. Filip, to wszystko działa samo, oprócz kierowcy. Ja nie wiem, czy ja zasnę, ja sobie tak będę siedział i... Ja tak będę siedział, jak taki dziadzia. Tak. Ja sobie tak będę siedział. O, tu bloki mają bardzo. A powiedz mi, czy tak wygodnie ci? Tak o pochyliłem? Mi? Jasne, tak. Że tak. Możesz jeszcze bardziej na kolankach. No, bo ja będę przy... powinieneś tak, prowadzić w tych okularach. Okulary wija. Teraz mogę jechać, ale nie przepisowo. Prowadził to średni by był finał. Możesz, no? To zachęcaj tylko Pawła, że jest mi wszystko. Tak, Paweł, jest wszystko w porządku. Tylko produkcja na Polskę. Jedziemy, jest bardzo fajna atmosfera, bardzo fajne to Barczewko, można powiedzieć, że... Dobry był tego finał. Dobry był tego finał, ewidentnie i co? I kto... Obok była scena, a obok niej kryminał. Patrzcie, wyprzedza nas. Nagraj ten aria, bo... Rekord video. Będzie spięcie na drodze. Ale poszedł. Kochani, bateria nie wytrzymuje waszych cringe'owych tekstów, więc wyłączam. W takim razie żegna. Ja tu tylko pracuję. Zakręca w lewo. Zakręcić to ja mu mogę w głowie. To się nakamerowało. O jacie, ale Paweł, ty nie możesz takie rzeczy stawiać. My go wkręcamy z Pawłem. Jak coś wkręcamy go, że nie wiedzieli, że to sprawdziła papuga, ja poszedł nam udowodnić. Wow. He speaking? Wow. Yeah? Czech. Czech Republic. Czech. Okay. Oh no, really. Beautiful. Miki. Nie Miki. 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 Miki.
Jo, zostało nam półtorej godziny. Mam te rozkminy, miny. Ja będę, patrz, teraz moja nawijka, patrz jak nawijam. Nawijaj. Nawijaj, Ola. Mogę nawijać, tak jak Eminem. Przyspieszać. To przypuszczam, że nawinę. Klik, klik, bang, gdzieś kiechamy, jeszcze sobie. I ja nagrałam ujęcie mycha z tablicami Krakowa.